Stajemy na Płockiej Górze Przemienienia, wokół Dzieje Narodu Polskiego. 35 minut na piechotę i cała historia Polski. I na tym wzgórzu pod krzyżem dwa kamienie, Katyń i Smoleńsk. Dwie historie, jedna prawda, wiecznie zakłamywana. Dziś możemy o Katyniu mówić wiele. Wyjaśniono. O Smoleńsku jeszcze nie. Ale na tym wzgórzu, obok pocztów, które otaczają krzyż z napisem tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem Mickiewicza, czyli tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, Polak Polakiem. Kiedy próbujemy zerwać od krzyża, próbujemy unicestwić Polskę. Dlatego to wzgórze powstało z wczesnymi, wcześniejszymi postaciami Paderewskiego, Piłsudskiego, Medweckiego, pierwszego pilota, który zginął, którego grób tutaj spoczywa, Bora Komorowskiego, twórcy państwa podziemnego, prezydenta ostatniego na Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jak gdyby przedłużeniem tego staje pomnik Janusza Kurtyki. Dlaczego słyszeliśmy w kościele? Ja mogę tylko powiedzieć, spłacamy długi wdzięczności. I dlatego pani Zuzanno, proszę o podejście tutaj, proszę też Michała, jest twórcę tego pomnika, on wyrzeźbił, on dokonał poprawek na życzenie pani Zuzanny, no nie wiem, teraz już się może być, to Paweł prowadź mamę. Księże proboszczu, proszę. Dobrze, stanę z drugiej strony, dostałem rozkaz na drugą stronę, to się przenoszę. Proszę o odsłonięcie tegoż pomnika pani Zuzanny. Synowie składają kwiaty. Spogląda sobie na lotnisko, na autostradę, na Bielany, Tyniec, Miłosierdzie i tak się zastanawia, co ta Polska jeszcze znaczy w naszych sercach. Jeżeli ktoś by chciał złożyć kwiaty, może teraz, a za chwilę oddamy głos do przemówień, jak ktoś będzie chciał przemawiać. Więc, moi drodzy, wszyscy są pierwsi, więc nikomu nie będziemy wyznaczać. Można małe składać u góry wiązanki, duże na dole. Moi drodzy, ci, którzy będą pragli zabrać głos, to tutaj niech się ustawiają za mną w szeregu. To będzie najlepszy widok, jaka długa kolejka nas czeka. Tylko pod galony na samochód się nie ustawiać, bo ja nie mam. Chodźcie w jakimś się ustawić, jakieś położenie. Tak, biało-czerwono robi się pod krzyżem. Ania. I to pomnik. Kielecka jeszcze przesłała słowo. Na tą uroczystość będzie wydrukowane w naszej gazetce. To wszystkiego nie damy rady. Na górę. Przepraszam. Przepraszam. Połóż. Z tej strony można patrzeć. Ania, chodź jeszcze do nas. No, tył. Tutaj jest
Historia i pamięć to dziedziny, wokół których koncentrowała się aktywność Janusza Kurtyki. Rówieśnicy ze szkoły średniej pamiętają, że wyróżniał się dojrzałością, wielką erudycją, konsekwencją w działaniu i gruntowanymi poglądami, których nie wahał się otwarcie wyrażać. Swoim kolegom i nauczycielce na lekcjach historii w latach 70. mówił m.in. o zbrodni katyńskiej. Dawni studenci historii wspominają go jako animatora studenckiego życia naukowego, jego zaangażowanie w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Przyjaciele z okresu stanu wojennego pamiętają, jak dbał o zasady konspiracji, jak poświęcał się niezależnej działalności oświatowej, a potem pracy w NSZZ Solidarność. Historycy wieków dawnych zachowali pamięć o nim jako o wybitnym mediewiście. Autorze prac, które wyznaczały nowe standardy w badaniu i pisaniu o historii. Kombatanci Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dostrzegli w nim przedstawiciela młodego pokolenia, który żyje tymi samymi ideałami, o które oni walczyli w niepodległościowym podziemiu. Powierzyli mu redakcję zeszytów historycznych WiN-u, które stały się istotnym głosem w przywróceniu prawdy o powojennej konspiracji. Kilka lat później wybrali go prezesem reaktywowanego zrzeszenia WiN. Bardzo wcześnie pojawiła się u Janusza Kurtyki świadomość, że PRL nie jest państwem niepodległym, że nie realizuje interesów narodu polskiego. Dlatego walce o suwerenną Polskę poświęcił swoje życie. Splótł ją ze swoim życiem zawodowym jako historyka. Od początku swoich zainteresowań historycznych pasjonował się obok średniowiecza najnowszą historią Polski. Zgłębianie tych dziejów, a potem ich popularyzację, uważał za obowiązek wobec przeszłych pokoleń, których walka o niepodległe państwo została skazana na zapomnienie lub zafałszowana przez komunistów. Dziełem życia Janusza Kurtyki jest Instytut Pamięci Narodowej. Swoją wizją działania IPN, którą realizował najpierw jako dyrektor oddziału krakowskiego, a potem prezes całego instytutu, zmienił sposób mówienia o historii w Polsce. Nie waham się stwierdzić, że Janusz Kurtyka był głównym sprawcą zjawiska, które obserwujemy od około 10 lat. Jest nim odrodzenie zainteresowania dziejami ojczystymi, a co ważniejsze, zmiana świadomości historycznej, renesans patriotyzmu. Janusz Kurtyka pragnął, aby historia ojczysta stała się dla Polaków powodem do dumy, a nie źródłem kompleksów. By pamięć o przeszłości sprawiała, że Polacy będą szanować swoje państwo, jego bohaterów i kulturę, by zarazem unikali dawnych błędów. Janusz Kurtyka był człowiekiem skromnym. Postrzegał siebie jako żołnierza, a może nawet rycerza, sprawy. Sprawy przez duże S. Jej ważną częścią jest pamięć narodu. Oby zmiany, które w niej zaszły, dzięki niemu i z jego udziałem, stały się pomnikiem trwalszym od spiżu. Dziękuję. Wielce szanowna rodzimo Janusza Kurtyki, szanowni zebrani. Każdy z nas, kto znał świętej pamięci Janusza Kurtykę, każdy z nas, kto znał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, każdy z nas, kto znał Janusza, przecież wśród nas są tacy, którzy mieli ten honor mówić mu po imieniu, pamięta, że Janusz bardzo często, tam gdzie tylko mógł, powołał się
się na II Rzeczpospolitą. Sięgał do korzeni, pokazywał to państwo jako to, które stworzyło coś wielkiego, coś wspaniałego. Stworzyło przede wszystkim społeczeństwo, które pięknie zdało egzamin w czasie zawieruchy wojennej. Mówił o tym społeczeństwie, które stawiło czoła nawale hitlerowskiej, potem komunistycznej. Mówił pięknie o żołnierzach niezłomnych. Upominał się o nich tak, jak tylko mógł to robić. Kiedy nadszedł czas, Janusz zginął. Zginął tak, jak ci, o których się upominał. Zginął w służbie Rzeczypospolitej. Wierzę głęboko w to, że dziś jest tam, gdzieś w niebie, obok takich ludzi, jak generał Grodrowecki, jak major Ogień, jak major Hieronim Dekutowski-Zapora, jak major Łupaszka. Ci, o których mówił i o których się upominał. Panie europosła, mamy w związku z tym, oddajemy mu. Poważyłem się zabrać głos jedynie dlatego, żeby powiedzieć, że jestem dumny, że znałem prezesa Kurtykę i że Instytut Pamięci Narodowej pod jego kierownictwem stał się instytucją, która napawa dumą do dzisiaj wszystkich uczciwych Polaków i patriotów. To bardzo dobrze, że ten pomnik tutaj dzisiaj stanął, żeby uczcić jednego z naszych patriotów, który zawiadował instytucją znienawidzoną przez wszystkich wrogów tego państwa. Mówię to jako senator, który parę dni temu debatował nad oceną aktualnego Instytutu Pamięci Narodowej, który jest chronicznie niedofinansowany i pojawiają się dzisiaj tacy, którzy chcieliby ten instytut zlikwidować. To tak, jakby zlikwidować pamięć narodową. To jest po prostu niegodne. I wreszcie ten pomnik powinien tu stanąć i bardzo dobrze, że stoi, bo jest także symbolem tego wielkiego wyrzutu na sumieniu narodu polskiego, który się nazywa niewyjaśniona sprawa smoleńska. Ta sprawa musi być wyjaśniona, w przeciwnym wypadku Polska nie stanie jako naród i państwo na wysokości zadania. Miejmy nadzieję, że tak się w przeszłości stanie. I wreszcie pozwolę sobie na taki osobisty wątek. Ja byłem wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej komisji parlamentarnej, która przygotowała ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Przewodniczył wówczas obecny poseł Platformy Obywatelskiej, pan Marek Giernacki. Byłem także przewodniczącym nadzwyczajnej komisji, która przygotowała ustawę lustracyjną w kadencji 93-97. Co się potem z nią stało? Dużo by mówić. W każdym razie on dobrze wiedział, że to, że nie ma lustracji, jest jedną z głównych przyczyn upadku znacznej części potencjału tego narodu i utrzymania się przy władzy ludzi, którzy na to ze wszechmiar nie zasługują. Czcząc jego pamięć, czcimy także wszystkich tych, którzy mają w sercu miłość ojczyzny, sprawiedliwy osąd i kultywują tą tradycję, bez której naród istnieć nie może. Cześć jego pamięci. Proszę przewodniczącego Jego Solidarności. Przede wszystkim serdeczne podziękowania księdzu Władysławowi za wszystko, za tą wzgórze. To jest z tyłu stan wojenny, przed nami Janusz Kurtyka. Pamiętam, że po tragedii smoleńskiej jedną z pierwszych rozmów, jakie o nim odbyliśmy, dotyczyła także tego popiersia. Jestem bardzo dumny, że ono stoi, bo miałem ten zaszczyt i przyjemność znać Janusza Kurtykę. Nawet częściowo uczestniczyć w dylematach, jakie miał, bo to przed chwilą mówił Bogdan, że zdawał sobie sprawę, że chcąc zmieniać Polskę na Polskę uczciwą i suwerenną, będzie napotykał na problemy. I napotykał je do samego końca. Wystarczy, że przypomnę państwu choćby sprawę pogrzebu. Ale jesteśmy ci, Janusz, wdzięczni za to, że swoją postawą pokazałeś, że jest możliwy głęboki patriotyzm, że jest
możliwa głęboka wiara w to, że sprawiedliwość kiedyś zwycięży. Szkoda, że cię zabrakło, ale myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, dumni z ciebie, pamiętający o twoich ideałach, będziemy je kontynuować. Dziękuję bardzo. Tak się złożyło właśnie, kiedy poradę parafialną chwalono. Teraz byłem w regionie i rozmawialiśmy. I pan przewodniczący, pani Bożena, musiał niestety, muszę wypowiedzieć, zdecydowali mówi, że dobrze by było, żeby coś pozostało, coś był pewien znak. I tak to rosło, aż urosło. Czyli jak jest dobra ziemia, to coś zawsze urośnie. Panie Boruto, nie znaczy, że jesteś taki tyle stojący, to cię nie widzę. Księże Władysławie, to dla księdza insurekcja smoleńska od pana Rybczyńskiego, od tego zacznę, od daru. I powiem bardzo krótko, proszę państwa, i bardzo osobiście, bo jest tu mnóstwo osób, które o wiele lepiej znały świętej pamięci Janusza Kurtykę. Ja jestem tym, który niesie pamięć o nim, ale chcę tutaj w tym miejscu przyrzec i Zuzannie, i Pawłowi, i Krzysztofowi, a przede wszystkim Januszowi, że 16 listopada idziemy po to, żeby ta wizja Polski, o której on marzył, zaczęła się ziszczać i że to będzie już naprawdę niedługo. I chcę powiedzieć, że robimy to właśnie dla ciebie, Janusz. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Stan wojenny nie uprawnił. Ja chciałem podkreślić to, co mnie najbardziej uderza w karności pana profesora Janusza Kurtyki, że to był człowiek, który przełamał pewne tabu, pewne granice milczenia. A do tego potrzeba było odwagi. Bo niestety tak bywa, że są pewne rzeczy, które są niezgodne z tą prawowiernością, z tą poprawnością polityczną. I dzisiaj to też jest. Co dalej pokuty? A to był człowiek, który miał odwagę rzeczy nazywać po imieniu. On jeden z pierwszych, Instytut Pamięci Narodowej, zaczął odgrzebywać z niepamięci, z opluwania żołnierzy wyklętych, jak my nazywamy. Prawda? Tych wielkich bohaterów narodowych, których nie tylko zaszczuto, zamordowano i to w czasach powojennych, kiedy już Polska istniała, niby niezależna, ale jeszcze próbowano ich po śmierci ośmieszyć, czy otarzyć ze czci. Hamstwo, przepraszam, jest to nazwę dosłownie, ale takie brutalne. Tak to przecież wyglądało. A on miał odwagę upomnieć się on i miał odwagę również dać przykład innym i odwagi, i prawości. I uczył, że o słuszne sprawy, o prawdę trzeba się upominać. I muszą być ludzie, którzy będą mieć zdolność mówienia prawdy, bo nieraz ja w swoich kręgach czasem duchownych tak mówię, że my mamy niektórych księży, którzy tak jak kiedyś papież Grzegorz Wielki nazywał, mamy takie nieme psy. Że są nieme psy tak wśród ludzi kościoła niestety i w naszym społeczeństwie i wśród tych, którzy czasem rządzą czy kierują takimi mniejszymi czy większymi wpływami społecznymi. I za to dzisiaj chciałem podziękować panu Januszowi, że nam tę drogę wytyczył i również zachęcić, prosić, bo ja też zawsze byłem w opozycji, może taki trochę zewnętrzny przez lata, przez całe swoje kapłaństwo, kiedy już nie wolno było prawie rok w rok, muszę święto zamordowanych w Katyniu oficjalnym zapowiadał. Oczywiście uroczyście mu odprawił zawsze 3 maja i 11 listopada. Kiedyś mi nawet jeden z biskupów naszych pochwalił się, wiesz, odprawiłem w katedrze tarnowskiej, bo ja starowski decyzji władzy, przejście tu za poległych, zapomordowanych w Katyniu. I mówię, no mocny Boże, mówię, ja od początku kapłaństwa już 30 lat, rok w roku odprawiam. Ale mówię, dzięki temu, że są tacy, to dzisiaj biskup może odprawić i nie ma. Nieraz powinni mieć tą odwagę i czasem będzie
co większy duchem. Potrafię tak poderwać. Nie czarujmy się. Są u nas takie ośrodki, czy ludzie, którzy próbują poniżyć ten nasz naród. Sprowadzić nas do narodu takich nieudaczników. Jeśli się tak człowieka wychowuje, no to on nie uwierzy w to, że może coś dokonać. To jest taka też zbrodnia dokonywana na dzisiejszym narodzie. Ja nie chcę po imieniu nazywać tych ośrodków, czy tych organów, tych gazet, które są niby bardzo popularne. Chwytają, a to są obcy grosza tylko, ale nie mający o prawdziwe dobro narodu i patriotyzmu. A my musimy mieć odwagę, owszem, trzeba nagany nieraz udzielić nagany padom, ale nie możemy doprowadzić do karmowacenia naszego narodu. Jak człowieka się nie wychowuje do wielkich czynów, to on nigdy o nich nie będzie marzył. Uwierzy, że jest karłem. I zawsze tak, i ośrodki zagraniczne, i u nas też są takie, którzy nam próbują wmówić, żeśmy nie udacznikami, żeśmy naród pijaków, złodziei i tak dalej, xenofobów. Wszystkie wady jakieś nam próbują przykryć. Natomiast gdzie indziej Polacy się ukazują za granicą, potrafią dokonać wielkich rzeczy, bezsensów. I za to dziękuję i między innymi dziękujemy, że się pomódlę i za świętej pamięci Janusza Kurtyka, za to, że miał odwagę właśnie te wielkie rzeczy pokazywać i przypominać. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Skoro nie ma, moi drodzy, to ja będę proponował taką rzecz. Zaśpiewamy coś na zakończenie, ale bez chóru zobaczymy, czy jesteśmy lepsi od niego, czy on jest lepszy od nas. Więc to jury to oceni. Januszowi jeszcze, żeby nie było mu, moi drodzy, bo widzicie, on się uśmiecha. On się z tego wszystkiego, co my tak mówimy, on się lekko uśmiecha. I on mówi, no patrzcie, co ze mnie zrobili. Ale na zakończenie możemy zaśpiewamy. Ja proponuję do hymnu jedną zwrotkę hymnu, żebyśmy przy tych sztandarach, pod tym krzyżem, tu przy Januszu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nas obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.